Jeżeli klienci szukają alternatywy do lokat, to zdecydowanie tutaj warto zwrócić uwagę na produkty inwestycyjne oparte o obligacje, nawet właśnie nie same obligacje rządowe, gdyż one charakteryzują się mniejszą płynnością, stąd właśnie produkty funduszy czy asset managementu oparte o obligacje z dużą płynnością na pewno będą bardziej atrakcyjne, dużo lepiej niż to na lokacie powinno wyglądać, jeżeli chodzi o oczekiwaną stopę zwrotu dla takiego funduszu obligacyjnego. Dodatkowo właśnie widzimy dużą atrakcyjność, jeżeli chodzi o metale szlachetne w ramach surowców, czyli tutaj złoto, srebro, ewentualnie platyna. Są to instrumenty, które dają ekspozycję na rosnącą inflację w ramach właśnie środowiska inflacyjnego, które pojawia się w gospodarce światowej. ETF-y czy fundusze oparte o metale szlachetne powinny dać zarobić relatywnie więcej niż na lokacie przy zachowanym stosunkowo niewielkim poziomie ryzyka. Jeżeli chodzi o rynek akcyjny, na większości parkietów, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, mamy rekordowo historycznie wysokie poziomy rynków akcyjnych. Stąd inwestowanie w akcje obecnie wydaje się dużo mniej atrakcyjne niż w inne klasy, o których wspomnieliśmy. Widać, że na pewno lepszą atrakcyjnością będą stanowiły strategie absolutnej stopy zwrotu, które mają w swojej strukturze zarabianie też na spadkach na rynkach akcji, zarówno w indeksach, jak i na poszczególnych spółkach. Dodatkowo widać, że właśnie te wysokie poziomy na pewno nie zachęcają do inwestowania w fundusze benchmarkowe zarabiające na wzrostach na rynkach akcji.